Choć Suwalszczyzna jest jednym z najpiękniejszych zakątków kraju, jej walory nieczęsto są doceniane przez ludzi filmu. Urodę regionu dostrzegał i wykorzystał Andrzej Wajda w filmowej adaptacji narodowej epopei. Realizowane w Smolnikach zdjęcia plenerowe zachwyciły widzów, wielu skłoniły do odwiedzenia naszego regionu, ale od końca lat 90. ubiegłego stulecia nasz skrawek ziemi nie pojawiał się na wielkim ekranie. Może z jednym wyjątkiem, kilku epizodów w Rysiu w reżyserii Stanisława Tyma. Czy nasze miasto i region są w stanie zainspirować filmowych twórców? Czy tutaj ludzie, czy historia tego regionu kogoś zainspiruje? No jestem pewien, że w każdym miejscu świata są ludzie ciekawi, więc tutaj, gdzie jest jeszcze takie pogranicze, to wszystko wskazuje na to, że jest czego szukać. A potem nie zapominajmy, Wajda stąd wyszedł i to jest wystarczająca gwarancja, że jest to ziemia płodna dla artystów. Nie przekłada się to jednak na filmowe kadry. Znacznie lepiej Suwałki sprawdzają się jako miejsce festiwalowe. Tę opinię potwierdza gość specjalny Suwalskiego Festiwalu NotoFest 2019. Wygląda na to, że Suwałki się sprawdziły. Zdaniem prezydenta Suwałk wydarzenia takie jak NotoFest wzbogacają letnią ofertę kulturalną miasta, a mieszkańcy Suwałk lubią i cenią dobre kino. Chodzi nam po głowie gdzieś jeszcze inny pomysł, który pewnie nie uda się w przyszłym roku zrealizować, ale w 2021 no mamy ambitny tutaj plan, żeby wykorzystać wybitną postać polskiego kina, świetnego filmowca, reżysera Andrzeja Wajdę, świętej pamięci, urodzonego tutaj w Suwałkach, do tego, żeby miasto właśnie filmem żyło, szczególnie w tym okresie letnim. Mamy taki pomysł, nie chcę szczegółów zdradzać. Myślę, że w przyszłym roku trzeba będzie to przedsięwzięcie dopracować i to jeszcze więcej będzie w Suwałkach właśnie dobrego takiego kina i młodych takich twórców, filmowców pracujących z kamerami pod okiem właśnie takich osób jak Krzysztof Zanussi, który po raz drugi odwiedza nasze miasto. No i cieszymy się, że właśnie ta dziedzina kultury w Suwałkach się powoli, ale ciągle rozwija.